Niespełna kwadrans temu końca dobiegło spotkanie w ramach 19. kolejki drugiej ligi, w którym Chojniczanka Chojnice pokonała na stadionie Akademii Lecha Poznań Lecha drugiego Poznań 2-1. Z nami jest Krzysztof Bredy, czyli trener drużyny przyjezdnej. Poprosimy panie trenerze o komentarz do tego meczu. No mój komentarz na pewno będzie krótki, ponieważ mieliśmy sprecyzowane to, co chcemy tutaj zrobić. Przygotowaliśmy się do tego, jakie mogą być dzisiaj warunki na boisku, jaki stan może być. On był dobry, ale grząskie boisko było. Także rozmawialiśmy z zespołem o tym, jak w takich warunkach pracować. Wiedzieliśmy, że musimy w odpowiedni sposób i prowadzić atakowanie, i pamiętać o dobrej obronie, bo Lech 2 Poznań to jest zespół z wieloma utalentowanymi piłkarzami, wzmocnionymi kilkoma bardzo doświadczonymi i dobrymi piłkarzami. I musieliśmy zachowywać czujność w grze obronnej. I na pewno ta czujność z jednej strony była, gdzieś jeżeli nie zachowaliśmy, to mieliśmy szczęście, na które oczywiście sami zapracowaliśmy. I na pewno tutaj to, co zakładaliśmy, to osiągnęliśmy. Wiedzieliśmy, że to będzie taki mecz, w którym będzie trzeba grać bardzo intensywnie i bardzo być konkretnym, i tacy też po części byliśmy. Na pewno mogliśmy w pierwszej połowie zdobyć bramki, bo mieliśmy bardzo dobre sytuacje sam na sam z bramkarzem, ale bramkarz tutaj Bruchniewski bardzo dobrze się też zachował w tych sytuacjach i pomógł Lechowi 2. No nie uszczygliśmy się błędu przy stałym fragmencie, druga piłka, uderzenie, zamieszanie i taka bramka sytuacyjna bardzo. No ale tak jest w piłce, że te drugie piłki są bardzo istotne. Trudny moment w przerwie ze względu na to, że przegrywaliśmy. Jakby planując ten mecz i strategię, podjąłem taką decyzję, że Tomek Mikołajczak dzisiaj będzie takim moim jokerem i chciałem go zachować sobie na odpowiedni moment, bo początek meczu wiedziałem, że będzie bardzo intensywny. Lech jest młodym zespołem, który bardzo dużo biega i jest bardzo mobilny. I postanowiłem, że będziemy wraz ze sztabem, będziemy korzystać z piłkarzy tak samo bardzo mobilnych, dynamicznych, agresywnych, bo taki ten mecz na pewno w pierwszej połowie był. Ale tak jak powiedziałem, czekałem na tego mojego jokera, czyli Tomka Mikołajczaka, że on w odpowiednim momencie go wprowadza na boisko i on zrobi kapitalną pracę. I tak też się stało, z czego bardzo się cieszę, bo Tomek na tym boisku zdobywał bodajże, tak jak pan tutaj powiedział, jedną z najważniejszych bramek w barwach Lecha, a teraz na pewno zdobył nie najważniejszą, ale ważną bramkę, bo przywrócił drużynie możliwość wyjścia na rezultat remisowy. No i prowadzenie dalej ataków, taki mecz dosyć odważny, bo jeden i drugi zespół widać był usposobiony do gry ofensywnej o pełną pulę. I cieszę się z tego, że mieliśmy ku temu okazję i ją wykorzystaliśmy. Bardzo dobrze wykonany rzut rożny przez Wojtka Szumilasa, no i kapitalnie w powietrze wyszedł Sebastian Golak, który zapracował no, fantastycznie, wyśmienicie, i zdobył piękną bramkę po rzucie rożnym. A tak bardzo chcieliśmy zdobyć też bramkę z rzutu rożnego. Przygotowywaliśmy się na to, ponieważ w ostatnim meczu mieliśmy 10 rzutów rożnych i zarówno my, jak i kibice i wszyscy oglądający mecz nasz ostatni nie byli zadowoleni z tego, że po tak dużej ilości rzutów rożnych nie zdobyliśmy bramki. A dzisiaj to zrobiliśmy i z tego bardzo się cieszę i gratuluję całej drużynie, całemu sztabowi szkoleniowemu oraz ludziom działającym w klubie, bo zawsze po takiej serii, gdzie nie wygrywasz, a masz duże ambicje i duże ambicje, to wiadomo, że taki czas, w którym nie wygrasz dwóch, trzech meczów, to jest zawsze taki sygnał do tego, żeby porozmawiać, podyskutować z właścicielami, z zarządem i z drużyną. My takie rozmowy odbyliśmy w tygodniu, popracowaliśmy pod względem mentalnym z drużyną, popracowaliśmy na boisku w warunkach, jakie mieliśmy, a mieliśmy dosyć dobre, mimo pogody, która nas już nie rozpieszcza w tym etapie, z czego bardzo się cieszę, że ta praca zaowocowała w
wszystkich nas zaowocowała zwycięstwem i wygraliśmy bardzo ważny dla nas mecz. Tutaj z, tak jak powiedziałem, bardzo wymagającym zespołem z wielu utalentowanych piłkarzy, którzy grają w Ekstraklasie, którzy na pewno będą w przyszłości stanowili czy to o sile Lecha Poznań, czy ze zagranicznych klubów, a na pewno też reprezentacji Polski. Dlatego jeszcze raz gratulacje dla mojej drużyny i dla wszystkich związanych z naszym klubem i kibicom. Dziękujemy też za to, bo w ostatnim meczu bardzo nas wspierali, dopingowali i cieszymy się z tego, że to robią i chcielibyśmy ich jak najwięcej na ostatnim meczu tej rundy, czyli z UKS-em 2, bo to tak samo będzie bardzo trudny mecz u siebie na swoim boisku i dlatego chcielibyśmy, żeby przyszli i gorąco nas dopingowali i wzmocnili nasz zespół pod względem tego 12 zawodnika. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panie Krzysztofie i gratulujemy oczywiście ważnego zwycięstwa. Czy mamy jakieś pytania ze strony przedstawicieli mediów? Bardzo proszę. Trenerze, czy porównując te pierwsze kolejki, tak już zaczęliśmy, mamy drugi mecz z serii rewanżowej, można powiedzieć, że już mamy punkt więcej w tych meczach niż z tej rundy jesiennej, ale czy pod względem gry, czy trener jest już bardziej zadowolony z tego, co obserwuje, czy Chojniczanka już zrobiła ten progres, czy jeszcze są rezerwy? Chojniczanka robi progres. Ci ludzie, którzy może by chcieli, żeby on był szybszy, muszą być cierpliwi. Ci ludzie, którzy są bezpośrednio zaangażowani w tą pracę i w ten proces tak bezpośrednio, wiedzą, że małe rzeczy potrafimy zrobić w taki sposób, jak chcemy, że nasza praca idzie w dobrą stronę i że klub, myślę, że zachowuje wobec określonych założeń i zmierza zawsze w dobry sposób. A to, że w piłce czasami nie jest taki wynik, jak byśmy chcieli, no nie wszystko możemy my jako zarządcy oceniać tylko z perspektywy wyniku i tak jak powiedziałeś, ja widzę dużo dobrych momentów, dużo dobrej pracy na boisku w meczach, tej, którą wykonujemy na treningu. Wiadomo, że chciałbym ideału taktycznego, ideału szybkościowego, intensywność na najwyższym poziomie i chciałbym, żeby ta drużyna bardzo się rozwijała i żeby szła w dobrym kierunku, żebyśmy mogli zawsze z podniesioną głową patrzeć niezależnie od wyniku, ale na pewno wiemy, że w piłce seniorskiej wynik jest najważniejszy. Tak jak wcześniej powiedziałem, są momenty, które bardzo mnie cieszą i radują i są momenty, które napędzają mnie do tego, żeby jeszcze lepiej pracować, jeszcze więcej z drużyną, żeby ona się rozwijała i tak do tego będę podchodził. Ja na pewno widzę możliwości duże tej drużyny i przede wszystkim widzę pracę tych chłopaków, bo to jest bardzo dobra grupa, którą i z dyrektorem, i z prezesem wyselekcjonowaliśmy. Wiadomo, nie wszystko idzie tak, jakbyśmy chcieli, ale taka jest piłka. Zawsze trzeba dokonać analizy, korekty i pracować dalej. Tak jak pytałeś, to ja widzę bardzo dużo dobrych momentów, no ale wiadomo, że ja wiem, jak drużyna ma grać, jak chcę, żeby grała i dlatego jest mi łatwiej to wszystko zauważyć. A kibic no przede wszystkim patrzy i kibice patrzą przede wszystkim na wynik, a później na te niuanse taktyczne. Ja jestem od tego, żeby to poprawiać i rozwijać, a kibice są od tego, żeby cieszyć się po zwycięstwach najlepiej w ładny, piękny sposób. I na pewno chcielibyśmy wszystkiego, ale wiemy, że to jest najtrudniejsze i jest to nasz cel, ale wiemy, że do tego ciężka praca i mądra praca musi w codziennym funkcjonowaniu wystąpić i musimy sobie jakby wyznaczać te wysokie standardy, żeby w tym, co jeszcze dzisiaj wydaje nam się niemożliwe, żebyśmy byli jakby dobrzy i żebyśmy później powiedzieli, że wydawało nam się, że jest niemożliwe, a dzisiaj jest jednak to możliwe. Trzeba na pewno w odpowiedni sposób ludzi do tego przekonywać, zachęcać i pokazywać im, że to się wszystko da. Także będziemy dalej pracować i będziemy na pewno z pokorą do tego wszystkiego podchodzić, żeby usatysfakcjonować przede wszystkim siebie, rodziny i co najważniejsze kibiców plus ludzi, którzy zarządzają w klubie, bo oni na pewno tą ciężką pracę po to wykonują, żeby mieć uśmiechy na twarzy i
Będziemy chcieli wszystko robić, żeby oni nam zapewniali jak najlepsze warunki, a my żebyśmy dostarczali dużo radości. Dziękuję. I my także dziękujemy wszystkim za przybycie. Dziękujemy panu trenerowi. Szerokości w drodze do domu. A z nami jest już trener drużyny gospodarzy, czyli oczywiście Lecha II Poznań, Artur Węska. Panie trenerze, poprosimy o kilka zdań komentarza do tego spotkania. Dzień dobry. No pierwsze, co mi się rzuca w usta, to no duży niedosyt, bo wygrywamy 1-0. Gramy dobry mecz, gramy taki mecz, który sobie założyliśmy, czyli realizujemy założenia. Zarówno jeżeli chodzi o momenty z piłką, jak i momenty w obronie, czy to tutaj średniej, czy wysokiej. Mimo tego go przegrywamy i to jest najcięższe, szczególnie, że te bramki straciliśmy w końcówce. I tym bardziej po rzucie rożnym, gdzie no tutaj łatwo rozliczyć, kto jest za co odpowiedzialny. No, kto jest odpowiedzialny za krycie, kto jest odpowiedzialny za wybicie piłki w danej strefie. I szkoda. Z drugiej strony muszę trochę wytłumaczyć chłopców i muszę obronić, bo no to jest element, który no rzadko udaje nam się ćwiczyć, ponieważ w takim składzie, jakim dzisiaj zagraliśmy, czyli z 7 zawodnikami z pierwszego zespołu, no widzimy się dzisiaj i stałych fragmentów nie przećwiczyliśmy. Więc tutaj łatwiej jest to zrobić w ataku, co się dzisiaj udało, bo z ponowienia strzeliliśmy gola. To było ćwiczone, piłka na bliższy słupek, to, że była wybitka, ale potem dobitka, no to już jest z umiejętności tych zawodników, a oni byli zaangażowani w to. Tak jak mówię, wystarczy 2-3, a w defensywie jest trochę trudniej, bo jednak musisz być w treningu i to przećwiczyć, więc żałuję bardzo, bo myślę, że z przebiegu meczu remis byłby sprawiedliwy dla obu zespołów, ponieważ pierwsza połowa trochę inna. To my mieliśmy większą inicjatywę z piłką, to my mieliśmy chyba lepszą taką intensywność w pressingu. A Chojniczanka próbowała ataku szybkiego i to im się udawało, bo dwa razy wychodzili sam na sam. Więc jak najbardziej oddaję tu przeciwnikowi plan na tą pierwszą połowę. I druga sytuacja z dośrodkowania i chyba główki tutaj Nowackiego, więc to były trzy takie naprawdę świetne sytuacje, gdzie w dwóch wybronił nas Mateusz. W trzeciej napastnik gości źle uderzył, ale to były trzy bardzo dobre sytuacje. Natomiast tak jak powiedziałem, że my neutralizowaliśmy ich mocne punkty, czyli te dośrodkowania, czyli te rotacje w bocznym sektorze i skutecznie nam się to udawało, ale na kontry byliśmy narażeni, jasne, bo chcieliśmy ich mocniej nacisnąć, żeby mniej przerzutów grali, bo bardzo mocno uruchamiali tych bocznych obrońców i przerzutami środkowi obrońcy to robili. W drugiej połowie trochę inny obraz meczu, bo Chojniczanka trochę zaczęła grać inaczej, trochę więcej w ataku pozycyjnym, trochę wróciła do tego, co cechowało ich w poprzednich meczach, czyli taka konstruowanie akcji bocznym sektorem i dośrodkowania. Wpuścili Mikołajczaka, gdzie wiadomo, jaki to jest doświadczony zawodnik i dobrze czuje się w polu karnym, wyrównał na 1-1. O bramce na 2-1 już wspomniałem, więc szkoda, bo my też mieliśmy swoje sytuacje i Wilaka, i Lismana, i Sobiecha, więc to nie było tak, że też w drugiej połowie straciliśmy dwa gole i nie istnieliśmy. Wręcz przeciwnie, ten mecz był bardzo wyrównany i bardzo box to box, bo obie drużyny chciały wygrać. Chojniczanka w dołku, my, że tak powiem, na fali. I niestety żałuję, że tym bardziej to my przegrywamy dzisiaj i nie mamy choćby jednego punktu, bo tak jak powiedziałem, z przebiegu meczu drużyna na to zasłużyła. Także pracujemy ciężko w tych ostatnich 7 dniach, bo tyle nam zostało i skupiamy się na Elblągu, który też po wczorajszym meczu pewnie cierpi, więc spotkają się dwie drużyny, które no przegrały w końcówce i myślę, że to będzie widać w środowym meczu, a na końcu Kotwica, która no jest liderem i myślę, że w tych dwóch meczach chcemy naprawdę kontynuować tą formę, którą mamy, bo ona jest naprawdę dobra i na pewno zapunktować. To jest naszym celem. Dziękuję. I tutaj stawiamy właśnie kropkę, czekając już na mecz w środę. Tak jak trener wspominał, odrabiamy zaległości z Olimpią Elbląg, a w weekend w niedzielę kończymy spotkaniem z Kotwicą Kołobrzeg. Na dzisiaj to tyle. Dziękujemy bardzo.